Hej, witajcie w filmie, w którym ogłosimy wyniki plebiscytu na produkt roku 2013, który był organizowany na łamach portalu wideotesty.pl. Do końca ubiegłego roku nasi czytelnicy i widzowie mogli głosować za pośrednictwem serwisu wideotesty na ich zdaniem najlepszy produkt w następujących kategoriach. Najlepsza gra, najlepszy tablet, najlepszy telefon, najlepszy sprzęt dla graczy i najlepsza karta graficzna. Przedstawię Wam teraz wyniki tegorocznego plebiscytu. W kategorii najlepsza gra roku 2013 zwyciężył Battlefield 4. W kategorii najlepszy tablet na najwyższym stopniu podium stanął Nexus 7 2013. W kategorii najlepszy telefon czytelnicy naszego portalu wybrali smartfon Sony Xperia Z1. W kategorii najlepszy sprzęt dla graczy zwycięstwo odniosła mysz Afortech Bloody V5. Oraz w ostatniej, jednak nie mniej ważnej kategorii, najlepsza karta graficzna wygrał Asus GTX 780 DirectX U 2OC. Dziękujemy wszystkim naszym czytelnikom za wzięcie udziału w plebiscycie i za wszystkie oddane głosy. Pozostało jeszcze ogłosić zwycięzców konkursu, który był ogłoszony razem z plebiscytem. Użytkownik Riddick VIP zgarnął główną nagrodę o budowę Cooler Master Storm Scout 2. Kamilozos.pl wygrał produkcję The Binding of Isaac, Rychu Pro Death Rally, Patryk 1231-1703 Fallen Enchanters Legendary Heroes, Seger 303 grę GTR Evolution, natomiast do Voidloopa wyślemy tytuł o nazwie Star Drive. Zwycięzcom gratulujemy! Cóż, to wszystko jeśli chodzi o produkt roku 2013. Mamy nadzieję, że plebiscyt Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić palca w górę i skomentować tego filmu. A w tym materiale do usłyszenia już za rok. Trzymajcie się, na razie.